2-1. Także, Staszku, no tutaj oddaję Ci w tym momencie głos. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie. Dla mnie jest zaszczyt, żeby powiedzieć dla Państwa kilka słów na tak, myślę, ważny temat, jakim jest podoba odpowiedzi na pytanie, jak to się właściwie stało, że wojnie polsko-bolszewickiej walki, i to walki zwycięskie, toczyła dość silna, dość liczna armia. A to wszystko działo się w sytuacji, kiedy w roku 1914 nie było państwa polskiego, nie było nawet takich formacji wojskowych, jakie mieliśmy w pierwszej połowie XIX wieku, choćby w postaci Armii Królestwa Polskiego. I jak to się właściwie stało, że w relatywnie krótkim czasie taką armię udało się zorganizować? Tutaj trzeba zwrócić uwagę na fakt, że w momencie, w którym zaczęła się załamywać pozycja państw centralnych, a tym samym również Niemiec, Austro-Węgier, które podówczas okupowały ziemie polskie, już pewne formacje polskie na tym terenie istniały. Tutaj trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na tak zwane Polnische Wehrmacht, czyli polską siłę zbrojną, armię powołanego aktem 5 listopada Królestwa Polskiego. Jej rozwój początkowo był bardzo powolny z tego powodu, że w szerokich kręgach społeczeństwa polskiego były podsycane oczywiście przez obóz tak zwanych pasywistów. Istniała obawa przed wstępowaniem szeregi wojska, które było postrzegane jak przyszło niemieckie wojsko armaty, niemiecka armatnie, ale to się w pewnym momencie zaczęło zmieniać. W momencie odzyskania niepodległości ilość tych wojsk, tak zwanej polskiej siły zbrojnej, podległej Radzie Regencyjnej, oblicza się na niecałe 10 tysięcy ludzi, taki był stan zbrojny w ciągu listopada 1918 roku. Szefem sztabu Wojska Polskiego był już wówczas generał Tadeusz Rozwadowski, który objął to stanowisko 28 października 1918 roku. Równocześnie, ale z dużym opóźnieniem, bo tak naprawdę dopiero w sytuacji załamania się państwa Habsburgów zaczęto formowanie wojsk polskich na terenie, którym zarządzała Polska Komisja Likwidacyjna. Równocześnie z Polską Komisją Likwidacyjną powstała tak zwana Polska Komenda Wojskowa, której komendę objął pułkownik Bolesław Roja, potem zamordowany przez Niemców tak zwany Czerwony Generał, zamordowany potem przez Niemców w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen. On również wydał rozkaz mobilizacyjny. Wykorzystywano tutaj byłych regionistów, na przykład żołnierzy byłej drugiej i trzeciej brygady regionów polskich, formowano 4. pułk piechoty. Wykorzystywano pełwiaków, żołnierzy polskiej organizacji wojskowej z konspiracji związanej z obozem Piłsudczykowskim, a także oczywiście wykorzystywano istniejące struktury armii jackiej. Wiemy, że w szeregach armii jackiej służyło wielu Polaków. Na terenie Galicji znajdowały się oczywiście liczne środki zapasowe, struktury służące do mobilizacji, które też mogły funkcjonować jako zaplecze dla tworzącej się armii. 11 listopada, według danych, które zebrał Środek Wojskowy Piotr Stawecki, który zajmował się tym tematem, komendzie pułkownikowi Roi, komendzie w Polskiej Komendzie Wojskowej w Krakowie, gdzie podlegało około 8,5 tysiąca żołnierzy. Natomiast nie oznaczało to jeszcze, że potem w miarę jak była eskalacja działań zbrojnych na terenie Lwowa, czy w ogóle w Galicji Wschodniej, ten wysiłek mobilizacyjny był, można powiedzieć, nabierał tempa. Przy czym relatywnie w krótkim czasie, w ciągu tak naprawdę niecałych 2 tygodni udało się zabrać tylu żołnierzy, wydaje się to bardzo dobrym wynikiem.
Na terenie Królestwa Polski opona siłami polskiej siły zbrojnej oczywiście funkcjonował cały szereg. Ten materiał ludzki był już jakoś tam zorganizowany, był liczniejszy. Tutaj trzeba wspomnieć o dowódcach, byłych żołnierzach pierwszego Korpusu Polskiego, który został, jak wiemy, wiosną 2018 roku demobilizowany, rozformowany. W chwili demobilizacji to była największa polska formacja wojskowa, w której służyło 20 kilka tysięcy żołnierzy, dobrze wyposażono, mają też pewne doświadczenie bojowe i do sytuacji, kiedy można powiedzieć, że polska wybucha, również zaczęli się do wojska polskiego zgłaszać. Bardzo wiele jednostek miało właśnie duży tutaj udział. Można wymienić choćby pułki 9 z Kalisza, 36 pułk piechoty Legii Akademickiej. Szczególnie duży był udział dowódców w formowaniu formacji kawaleryjskich. Ale co istotne, również dowódców widzimy na kresach wschodnich, widzimy w szeregach na początku tej samoobrony, która potem dała początek, a potem dywizja litewsko-białoruska. Oczywiście poza tymi strukturami trzeba było liczyć się na wysiłek mobilizacyjny. W listopadzie, już pod koniec listopada 2018 roku, stał się rozkaz naczelnego za przystąpienie do tworzenia 10 dywizji piechoty i brygady górskiej. Natomiast w marcu 2019 roku dopiero zdecydowano już o poborze 6 roczników i liczono, że uda się sformować armię liczącą łącznie 500 000 ludzi, co udało się osiągnąć już w połowie roku 1919. Równocześnie rok 1919 przynosi również włączenie do Wojska Polskiego pewnych formacji, które wcześniej nie podlegały dowództwu Piłsudskiemu. Trzeba tutaj przede wszystkim liczyć na oddziały formowane w Wielkopolsce, tak zwaną Armię Wielkopolską. Armia Wielkopolska została formalnie wcielona w sierpniu 1919 roku. Na jej bazie utworzono między innymi 4 dywizje piechoty oznaczone numerami 14, 15, 16 i 17. Poza wojskami wielkopolskimi należy tutaj wspomnieć o 4 dywizji Specjalnej Rewolucji Marzeligowskiego, która była formowana na terenie, można powiedzieć, obecnej południowej Ukrainy, niegdyś Noworosji. Ona przybyła do Polski z rejonu Odessy w połowie 1919 roku i na jej bazie została utworzona 10 dywizja piechoty. Dopiero w 1920 roku, latem, a można powiedzieć dosłownie w ostatniej chwili, Litwą Warszawską przybyły z Syberii resztki 5 dywizji piechoty pułkownika Waleriana Czumy. One walczyły za udział w wojnie domowej w Rosji w ramach wojsk admirała Aleksandra Kowczaka, ponieważ duże straty, ale ich część rzeczywiście została ewakuowana drogą morską do Polski. I te oddziały zdążyły jeszcze wziąć udział w bitwie na Szatnie, walczyły w składzie 5 Armii Generała Władysława Sikorskiego w bitwie nad Skrą. W tym przeglądzie nie może oczywiście zabraknąć tak zwanej błękitnej armii, czyli armii, która była formowana właściwie z dość różnorodnych grup, bo formowano ją na Francji, na Rosji, wykorzystując na szeroką skalę ochotników Stanów Zjednoczonych. Bardzo też bogatym źródłem dopływu były obozy jenieckie położone na terenie Włoch. Obozy jenieckie, w których rekrutowano jeńców z narodowości polskiej z armii austro-węgierskiej, to tak zwana błękitna armia, tak zwani Halepczycy, została rzeczywiście również zintegrowana z wojskiem polskim. Udział błękitnej armii pozwolił choćby rozstrzygnąć na polską korzyść trudne walki
które miały miejsce w Galicji. Ona została organizacyjnie włączona do Wojska Polskiego we wrześniu 1919 roku. To jednostek, które wywodzą się z Wojskowej Armii, należy choćby 11 Dywizja Piechoty, 12, 13, a także 18 Dywizja Piechoty. Także kilka pułków strzelców konnych, kilka pułków strzelców podhalańskich. Wreszcie, niezależnie od wysiłku mobilizacyjnego, należy wspomnieć o tak zwanej Armii Ochotniczej, a zatem jednostkach formowanych w 1920 roku. W lipcu 1920 roku został utworzony Generalny Inspektorat Armii Ochotniczej. Generalnym Inspektorem Armii Ochotniczej został właśnie były dowódca Błękitnej Armii, generał Haller. Z tych jednostek formowanych właśnie w ramach tej akcji mobilizacyjnej sformowano choćby Dywizję Ochotniczą. Także pułki piechoty, które były brane, które brały udział w walkach samodzielnie, tu choćby można wymienić ochotniczy pułk obrony Warszawy, natomiast bardzo dużą ilość, właściwie największa tych ochotniczych pułków piechoty była wykorzystywana w praktyce do uzupełnienia oddziałów liniowych. Widzimy więc, że w dość relatywnie krótkim czasie, ale właśnie wykorzystując bardzo szeroki powiedzieć zakres rezerwuar tej siły żywej, udało się stworzyć silną armię i armia ta, choć mająca bardzo różną genezę, bardzo różny dowód, bardzo różne doświadczenia, ostateczności potrafiła tą wojnę wygrać. Myślę, że słowa Kazimierza Przewy-Detmajera, przytaczane przez właśnie wymienionego przeze mnie badacza Piotra Stawackiego, nadają się na podsumowanie tego tematu, mianowicie Detmajer pisał, aby dzieciom przekazać miłość ojczyzny, aby podtrzymać nigdy niebogatą wolę i prawo do państwowego bytu pokazywanym im wizerunki polskich żołnierzy i trwałą okresy polskich wodzów. Ale oto sprawiedliwość dziejowa uczyniła cud. Oczy nasze ujrzały ojczyznę stającą w oślepiających blaskach wolności i ujrzały was, polskie wojsko. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Również Stanisławie bardzo serdecznie dziękujemy. Uciekaj od nas, ponieważ pamiętam doskonale, że się spieszysz. Dziękuję, że znalazłeś na nas chociaż chwilę czasu. A teraz poproszę Adriana, który wygłosi referat Wilno i Litwa Środkowa w planach marszałka Piłsudskiego. Adrianie, proszę. Dziękuję bardzo. No i tak, zgodnie z tym, co tutaj zostało powiedziane. Strasznie słabo Cię słychać. W zasadzie w ogóle. A teraz? A teraz z kolei tak. A, dobra, to po prostu musiałem zasłonić głośnik. Dobrze, więc opowiem trochę o tym miejscu, no w życiu Józefa Piłsudskiego szczególnym, no bo on przecież stamtąd właśnie pochodził w jego planach politycznych. I tutaj może, żeby nie robić jakiejś wielkiej tak tajemnicy, to od tego też zaczniemy. To znaczy Piłsudski w stosunku do tych, no powiedzmy, trzech tak bytów, które w największym pobliżu z nami graniczą na wschodzie, czyli Ukrainy, Białorusi i Litwy, miał plany inne, zindywidualizowane w zależności właśnie od charakterystyki każdego z tych miejsc. No, na temat Ukrainy to powiedziano dużo, zresztą tutaj dzięki uprzejmości tak fundacji miałem okazję rozmawiać na ten temat z redaktorem Patejem, więc nie będę się w tym zakresie powtarzał, tak tylko skrótowo można powiedzieć, że miało to być odrębne tak państwo związane jakimś sojuszem, który można by było nazwać konfederacją. Tak, aczkolwiek stosowano w tamtym czasie w dalszym ciągu tę nazwę federacja, która nie do końca tutaj odpowiadała rzeczywistości. Jeśli chodzi o Białoruś, to ze względu na to, że ona z kolei nie miała rozwiniętej żadnej głębszej tożsamości narodowej,
Tak, według Piłsudskiego miała być po prostu inkorporowana. Natomiast w odniesieniu do Litwy właściwie najbliższe prawdy było to określenie tak federalne. To znaczy ona miała właśnie też pozostać trochę niezależna, ale jednak nie w takim stopniu tak jak Ukraina. No i jak wyglądała realizacja tych planów? Jak wiemy, w kwietniu 1919 roku Polacy zdobyli Wilno. No, zdobyli je na Armii Czerwonej, dlatego że ona wtedy też prowadziła swoje tak działania ofensywne, przemieszczała się na zachód i w toku tych właśnie działań opanowała Wilno. Ale następnie ten front północny wojny z bolszewikami, on właściwie zamarł na bardzo długi czas, aż do lata 20 roku. Po zajęciu Wilna właśnie została wystosowana przez Piłsudskiego ta słynna odezwa do mieszkańców byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, która no, ona też była kierowana trochę pod adresem tak państwa litewskiego, które też zdążyło w międzyczasie tak powstać i jakoś przystąpiło powoli do budowania swoich struktur. No natomiast Litwini nie byli tym w ogóle zainteresowani. Oni chcieli tak budować własne państwo i z Polską w miarę możliwości nie mieć nic wspólnego. Natomiast, no ale Piłsudski nie był człowiekiem tak, który łatwo ze swoich planów rezygnował. W związku z tym na przełomie sierpnia i września 1919 roku doszło na Litwie do piłsudczykowskiego zamachu stanu. No, przy czym ten zamach stanu był udany w podobnym stopniu co wcześniejszy w Polsce zamach stanu Rzegoty, Janusza i Kisza, to znaczy się nie udał. Środowiska propolskie nie przejęły władzy na Litwie i Litwa dalej była nastawiona do Polski niechętnie. Potem z racji tego, że no, tutaj były pilniejsze potrzeby, ten front jakoś został troszkę uspokojony. Jak wiemy, latem 1920 roku Armia Czerwona przeszła do kontrofensywy, no, co poskutkowało wyparciem Polaków między innymi z Wilna. Natomiast właśnie w lipcu 20 roku Armia Litewska nawiązała współpracę operacyjną z Armią Czerwoną i obie te armie podjęły pewne działania no, wymierzone tutaj w Polaków. I no, w uznaniu tego litewskiego wkładu w sukces taki militarny, 6 sierpnia 20 roku Litwa i Rosja bolszewicka podpisały wspólną konwencję o przekazaniu Wilna właśnie pod władzę litewską. Czy bolszewicy normalnie wykonaliby postanowienia tej konwencji, to znaczy normalnie, gdyby udało im się wygrać bitwę warszawską, nie wiadomo. W każdym razie do 15 sierpnia Wilno przekazane nie zostało i długo później też nie zostało przekazane, bo jeszcze 11 dni musiało czekać. 26 sierpnia 20 roku dopiero oficjalnie bolszewicy przekazali Wilno Litwie. Jak wiemy, w międzyczasie rozpoczęła się polska kontrofensywa. Najpierw była operacja warszawska, tak potem we wrześniu operacja niemeńska, więc można mówić, że to przekazanie Wilna było taką trochę reasekuracją ze strony bolszewickiej, żeby właśnie no, zapobiec odzyskaniu go przez Polaków, a można było tak zakładać, dlatego że między innymi postanowienia konferencji w SPA, jak i naciski dyplomatyczne Wielkiej Brytanii zabraniały Polsce występowania przeciwko Litwie. No, ale w związku z tym Piłsudski 20 września 20 roku zasugerował też pochodzącemu z Wileńszczyzny generałowi Lucjanowi Żeligowskiemu bunt. Bunt, który miał na celu właśnie pomaszerowanie tych oddziałów na Wilno i odzyskanie Wilna, no ale bez formalnego udziału w tym wszystkim Polski. 7 października ten bunt się zmaterializował, no i już po 2 dniach żołnierzom Żeligowskiego udało się zająć Wilno, a 12 października generał Żeligowski wydał dekret organizujący władzę w tym państwie.
Na jego czele miała stać tymczasowa komisja rządząca. Początkowo jej przewodniczącym był właśnie generał Żeligowski, a następnie rolę tę przejął Aleksander Mejsztowicz. Zresztą już w listopadzie Litwa Środkowa podjęła kolejną ofensywę przeciwko Litwie, tak, z zamiarem opanowania Kowna. Ale raz, że zła koordynacja kawalerii i piechoty doprowadziła do tego, że ta ofensywa nie przyniosła takich skutków, jakie miała przynieść, a druga rzecz, że naciski dyplomatyczne, w tym m.in. z polskiej strony, doprowadziły do tego, że 27 lipca przedstawiciele obu Litw, czy Litew, zasiedli do rozmów i zawarli rozejm. Konkretnie dwa dni później został podpisany odpowiedni traktat. No właśnie, i po co ten bunt, po co to odzyskiwanie Wilna? No, z jednej strony dlatego, że było to niewątpliwie dla Piłsudskiego miejsce szczególne, a z drugiej strony Piłsudski uważał właśnie, że Litwa to jest takie szczególne miejsce, gdzie mieszkają właśnie i Polacy, i Litwini, i oni powinni jakoś się co do tego dogadać, ponieważ Litwini, o czym przekonała Piłsudskiego i wcześniejsza sytuacja i ten nieudany zamach stanu, zresztą ci ludzie, którzy robili ten zamach stanu w sierpniu, wrześniu 19 roku na Litwie, często potem przeszli na pozycjanty polskie, tak, no, uświadamiając sobie ten opór, tę niechęć właśnie społeczeństwa litewskiego co do Polski w ogóle i co do współpracy z Polakami. No i też między innymi temu właśnie miała służyć Litwa Środkowa. To znaczy Piłsudski rozumował w ten sposób, że Litwinom niewątpliwie zależy na tym, żeby stolicą ich państwa była ta historyczna stolica, czyli właśnie Wilno. I dążąc do tego, żeby powstało tam właśnie takie dodatkowe państwo środkowo-litewskie, chciał jakoś zmusić w ten sposób Litwinów, żeby oni siedli do rozmów z tak tymi, no oni też uważali się za Litwinów, tak, Piłsudski w pewnym sensie też uważał się za Litwina, tak, no ale powiedzmy z Polakami, ale nie tymi z Warszawy, tylko właśnie tymi z Wilna. I żeby jakoś te dwa byty doszły do porozumienia, które polegałoby na tym, że jednocześnie Litwa odzyskałaby dzięki temu Wilno, zresztą notabene gdyby Litwa Środkowa i Litwa się połączyły, to granice Litwy byłyby dużo bardziej przesunięte na wschód niż sami Litwini to zakładali, tak więc jeszcze większe trochę terytorium nawet by mieli niż sami chcieli mieć. No ale w każdym razie istotą tego planu, tego założenia, tego stworzenia Litwy Środkowej, tak, było właśnie to, żeby z jednej strony Litwini mogli na skutek rozmów z litewskimi Polakami, tak, odzyskać Wilno, ale z drugiej strony też za jakąś cenę, a tą ceną miała być właśnie pewna forma federacji z Polakami. No istotnie 27 listopada, tak, na skutek przerwania ofensywy Litwy Środkowej na Kowno, przedstawiciele obu państw litewskich do rozmów zasiedli, ale traktat kowiński z 29 listopada ograniczał się tylko do uregulowania sytuacji wojskowej, do wyznaczenia linii demarkacyjnej, tak, i potem złożenia jakichś takich podwalin pod późniejszą, powiedzmy, delimitację granicy, natomiast o kwestiach jakichś takich pokojowych, czy tym bardziej no, jakiegoś zlania się tych dwóch państw w jedno absolutnie nie rozmawiano. No i aczkolwiek toczyły się tam rozmowy w sprawie ewentualnego plebiscytu dotyczącego przynależności państwowej Wileńszczyzny, no ale to już nie było do końca zgodne właśnie z zamierzeniami Piłsudskiego. No tymczasem w grudniu 21 roku generał Żeligowski wydał dekret o ordynacji wyborczej do wyborach do Sejmu Litwy Środkowej. 8 stycznia 1922 roku odbyły się te wybory. Sejm zebrał się w lutym. No i tutaj pojawiły się dwa problemy. To znaczy po pierwsze nie Polacy, czyli Litwini i Żydzi chyba też, zbojkotowali w ogóle wybory do Sejmu Litwy Środkowej. I to był poważny problem, dlatego że ci, którzy poszli głosować, czyli Polacy, opowiadali się
właściwie nie za jakąś formą federacji, tylko za przyłączeniem Litwy Środkowej do Polski. 20 lutego Sejm Litwy Środkowej przyjął uchwałę właśnie o przyłączeniu do Polski. Ta uchwała zapadła zdecydowaną większością głosów, bo za było 96 osób, a przeciw 4 albo 6, jakaś taka niewielka liczba, i to nawet nie przeciw, tylko oni się wstrzymali w ogóle od głosu, więc można powiedzieć, że w pewnym sensie jednogłośnie Parlament Litwy Środkowej tak opowiedział się za przyłączeniem do Polski, kompletnie tutaj w tym zakresie rozmijając się z ideą człowieka, który nakazał Żeligowskiemu ten bunt, tak, i podjęcie właśnie tego typu działań i nacisków. No, negocjacje trwały do 6 kwietnia 1922 roku, dlatego że rząd w Warszawie też przyjął własny dokument w sprawie przyłączenia Litwy Środkowej, ale dokument ten zawierał pewne różnice w stosunku do tego, jak to widzieli przedstawiciele Litwy Środkowej. Między innymi z tego powodu upadł rząd Antoniego Ponikowskiego. No, te różnice udało się rozstrzygnąć w ten sposób, że przyjęto dokument w wersji takiej, jak uchwała właśnie Sejmu Litwy Środkowej z 20 lutego, no i 6 kwietnia Sejm przyjął ustawę o przejęciu tak władzy państwowej nad Litwą Środkową, i na skutek tej ustawy 18 kwietnia Litwa Środkowa została inkorporowana. No, Piłsudski nie był tym faktem szczególnie zachwycony, ale wtedy na wiosnę 22 roku już wiedział, że no, koncepcja federacyjna tak nie spełniła się. Właśnie te próby nacisku na Litwę poprzez stworzenie Litwy Środkowej i zmuszenie obu państw litewskich do negocjacji były takim trochę łabędzim śpiewem tej koncepcji, no ale w roku 22 to już było nawet po traktacie ryskim, tak, który przekreślił te plany co do Białorusi, co do Ukrainy, więc też Piłsudski zdawał sobie właśnie sprawę z tego, że no na tym polu przegrał, tak, i zwyciężyła koncepcja inkorporacyjna. No i to właściwie wszystko, co chciałem powiedzieć, także dziękuję bardzo za uwagę. Ja również Ci, Adrianie, bardzo serdecznie dziękujemy. Trochę pozostajemy w temacie, ponieważ teraz będę prosił o głos Krzysztofa Drozdowskiego, który wygłosi referat pod tytułem Trudne sąsiedztwo, czyli o konfliktach między Polską a Litwą. Dzień dobry, a raczej dobry wieczór. Dobry wieczór. Słychać mnie? Tak? Tak, super. No to tak, trudne sąsiedztwo, czyli o stosunkach polsko-litewskich w zasadzie w pierwszej połowie XX wieku. Tak nieco będę się odnosił do mojego poprzednika tutaj, bo nasze referaty dosyć mocno się uzupełniają. No to zacznę od tego, że od miłości do nienawiści jeden krok. To powiedzenie idealnie oddaje stosunki polsko-litewskie na przestrzeni dziejów. Może i czasy Unii Polsko-Litewskiej to nie były łatwe czasy, raczej można śmiało powiedzieć, że była to trudna miłość, ale jednak oba kraje łączyła wspólnota interesów, a zwłaszcza skierowane zbrojne ostrze przeciwko Krzyżakom i Moskalom. Nie wiadomo, jakby się potoczyły dalsze losy tego dwuczłonowego państwa, gdyby nie zabory, do których doszło dzięki Prusom i Rosji oraz przy współudziale monarchii austro-węgierskiej. Odzyskanie niepodległości w 1918 roku przez oba kraje mogło być etapem dalszej współpracy pomiędzy Polską i Litwą, jednakże obie nacje miały całkowicie inną wizję możliwej wzajemnej współpracy. W Polsce dominowało przekonanie o potrzebie odnowienia bliskich związków i ścisłej współpracy, nawiązując w tym do wspólnej historii. Myślenie takie wpisywało się w koncepcję federacyjną Piłsudskiego, która zakładała rozbicie rosyjskiego więzienia narodów, odepchnięcie Rosji na wschód i stworzenie w tej strefie niezależnych państw połączonych ze sobą więzami federacji. Koncepcja ta miała głęboki sens geopolityczny. Tymczasem Litwini obawiali się, że zbliżenie z Polską stanowić będzie zagrożenie dla ich tożsamości narodowej i prowadzić do nieuchronnej asymilacji żywiołu litewskiego. Obawą tym, których początku należałoby szukać pod koniec XIX wieku, to wyruszyło nie tylko gorączkowe próby odzyskania, częściowo już jednak zatartej świadomości narodowej, ale i rosnąca niechęć wobec Polaków, która z czasem przekształciła się w otwartą wrogość.
Zwalczanie polskich wpływów miało stać się podstawą nowej litewskiej tożsamości. W tej sytuacji propozycje federacyjne piłsudskiego zostały odrzucone. Nie był to jednak koniec rozbieżności, a zaledwie początek długotrwałego konfliktu. Główną kością niezgody było jednak Wilno, o czym tu wspominał pan Adrian Zimny. Każde z państw uważało, że to miasto powinno należeć do niego. Dla Litwinów była to oczywiście historyczna stolica. Jednakże, co należy zaznaczyć, miasto zamieszkowali głównie Polacy i Żydzi. Litwinów było tam około 2%. Szala przechyliła się w 1919 roku, kiedy Wojsko Polskie zdobyło Wilno. Mieszkańcy entuzjastycznie przyjęli swoich rodaków. Tak to opisał generał Śmigły-Ryc. Naczelny wódz przybył. Jedziemy konno od dworca pod ostrą bramę do miasta. Tłumy śmiejące się, płaczące, rzucające kwiaty, dzieci wbiegające między konie, które denerwują się i ślizgają na nierównym bruku. Spojrzenia nabrzmiały łzą i pieszczotą, gdyby mogli, rzucaliby serca pod kopyta końskie. Piłsudski wydał odezwę do mieszkańców byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, zapowiadając, że społeczeństwo tych ziem samo zadecyduje o swojej przyszłości. Przedstawiciele władz litewskich zapowiedzieli jednocześnie, że dążenie do przyłączenia Wilna do Litwy stanowi dla nich najważniejszy problem polityki międzynarodowej. Tak nieprzejednana i bezkompromisowa postawa spowodowała, że Polacy zdecydowali się na bezpośrednią ingerencję w wewnętrzne sprawy Litwy. W sierpniu 1919 roku POW na Kowieńszczyźnie planowała obalić rząd litewski w drodze zamachu stanu i zastąpić go propolsko nastawionym gabinetem. Spisek został jednak wykryty i udaremniony. Pod koniec sierpnia Polacy skupieni w POW pod dowództwem podporucznika Adama Rudnickiego, dysponujący około 1000 zakonspirowanych i uzbrojonych ludzi, zdecydowali się na siłowe rozwiązanie kwestii przynależności terytorialnej Sejn i okolic. Polacy byli zorganizowani w 5 kompanii piechoty i szwadron kawalerii. Litwini mieli liczebną przewagę, dysponując 1200 żołnierzami piechoty i 120 kawalerii. Powstanie trwało zaledwie 5 dni. Straty polskie wyniosły około 37 zabitych i około 70 rannych. Litewskie są jak dotąd nieznane. Do 9 września linia Focha została obsadzona przez regularne wojska i walki wygasły. Zwieńczeniem powstania było przyłączenie spornego terytorium do II Rzeczypospolitej, zresztą wraz z dwoma powstaniami wielkopolskimi z lat 1806-1819 oraz dwoma powstaniami śląskimi z 1920-1921 roku jest zaliczany do zwycięskich 5 zrywów niepodległościowych w dziejach Polski. Podczas wojny polsko-bolszewickiej Litwa zrewanżowała się Polakom i nie zachowała neutralności, wyrażając zgodę na przemarsz Armii Czerwonej przez swoje terytorium. Formalnych podstaw dostarczyła tajna klauzula do traktatu litewsko-sowieckiego z 12 lipca 1920 roku. Ponadto oddziały litewskie w niektórych miejscach wystąpiły zbrojnie przeciwko Wojsku Polskiemu. Litwini widzieli już oczyma wyobraźni rozległe obszary, które przypadną im w udziale po zwycięstwie bolszewików. Czy tak by się stało, oczywiście, no nie wiemy. Nadal pozostawała nierozstrzygnięta kwestia Wilna, które wycofujący się bolszewicy przekazali władzom litewskim. Dbając o pozory, Piłsudski nie zdecydował się na zajęcie spornego miasta, co mogło stworzyć niekorzystne wrażenie międzynarodowe. Z inspiracji Piłsudskiego upozorowano więc bunt części oddziałów wywodzących się głównie z Wileńszczyzny, których celem było zajęcie Wilna. Zbuntowane formacje pod dowództwem generała Lucjana Żeligowskiego zajęło Wilno 9 października 1920 roku, napotykając jedynie rakietyczny opór strony litewskiej. Zmontowana w krótkim czasie kontrofensywa litewska celem odbicia miasta skończyła się niepowodzeniem. Generał Żeligowski na zajętym obszarze powołał do życia Litwę Środkową. Piłsudski nie zdecydował się od razu na przyłączenie tego terytorium, dając Litwinom do zrozumienia, że mogą uzyskać ten obszar za cenę federacji z Polską. Nie była to jednak cena, którą władze litewskie gotowe były zaoferować. Odrzucenie przez Litwę idei federacji przesądziło ostatecznie o losie Wilna i przyłączeniu go do Polski. W krótkim czasie przeprowadzono wybory do Sejmu Wileńskiego, który jednoznacznie opowiedział się za przynależnością do Polski właśnie. Proszystego aktu inkorporacji dokonano 22 kwietnia 1922 roku. Przyłączenie Wilna do Polski przechyliło czarem goryczy we wspólnych stosunkach. Litwini zerwali stosunki dyplomatyczne z Polską, a w 1926 roku zacieśnili wręcz swoje stosunki z Rosją Sowiecką.
w marcu 1938 roku w wyniku kolejnego incydentu na pograniczu polsko-litewskim, gdzie zginął żołnierz KOP Stanisław Serafin, strona polska postanowiła wykorzystać to zdarzenie w celu wymuszania na władzach litewskich nawiązania stosunków dyplomatycznych. Fek polecił postawić rządowi w Kownie ultimatum zawierające żądanie podjęcia kontaktów dyplomatycznych. Wystosowano wówczas kategoryczne w tej wymowie ultimatum, w którym stwierdzano, że za jedyne załatwienie odpowiadające powadze sytuacji uważa się nawiązanie normalnych stosunków dyplomatycznych bez żadnych warunków wstępnych. W przypadku odmowy rząd polski własnymi środkami zabezpieczy słuszne interesy swojego państwa. Litwa dostała 48 godzin na udzielenie odpowiedzi. Nawiązanie stosunków dyplomatycznych, chociaż osiągnięte pod presją Polski, dało jednoznacznie pozytywne owoce, otwierając nowy etap we wzajemnych relacjach. Wkrótce potem podpisano porozumienie dotyczące komunikacji drogowej i kolejowej, a także łączności pocztowej i telefonicznej. W niedługim czasie zawarto także umowę normującą stosunki handlowe. Litwini przekonali się teraz, że obawy o eskalację roszczeń ze strony Polski okazały się bezpodstawne. Otwarcie się na współpracę dało im wymierne korzyści dla obu stron. Zwieńczeniem nowych relacji była wizyta w Polsce naczelnego wodza wojsk litewskich generała Rastykisa, bardzo pozytywnie odebrana w obu krajach. Po agresji Niemiec na Polskę we wrześniu 1939 roku Litwa tym razem ściśle już przestrzegała neutralności, nie uległa naciskom ze strony Niemiec domagających się ataku na Polskę od północy i zajęcia Wileńszczyzny. Podsumowując, należy stwierdzić, że poprzez uleganie urojonym obawom dotyczącym rzekomej chęci inkorporacji całości, tudzież większości litewskiego terytorium do Polski, Litwa weszła samodzielnie w orbitę wpływów bolszewickiej Rosji i na wiele lat zaprzepaściła możliwość współpracy pomiędzy oboma krajami, czyli Polską i sobą. I to tak tyle na szybkie podsumowanie stosunków polsko-litewskich w tym pierwszej połowie XX wieku. Jako takie uzupełnienie. Bardzo Ci serdecznie, Krzysztof, dziękuję. I teraz przyszedł czas na ostatni referat, czyli referat mojego autorstwa, czyli Wielkopolska 1918-1919, Warszawa 1920, Wielkie Zwycięstwa Narodu Polskiego. Tutaj oczywiście będę chciał opowiedzieć historię przede wszystkim powstania Wielkopolskiego, ponieważ jesteśmy dwa dni po Narodowym Dniu Zwycięstwa Powstania Wielkopolskiego. O tym święcie obchodzonym od 2021 roku, jeśli mnie pamięć nie zwodzi, jeszcze sobie kilka słów powiemy. W paru słowach oczywiście będę chciał też wspomnieć o wojnie polsko-bolszewickiej, natomiast oczywiście o niej rozmawialiśmy tutaj w ramach fundacji już tyle razy, że myślę, że tylko będę chciał zasygnalizować pewne podstawowe fakty, a następnie dokonać pewnej komparatystyki, tak, pewnego porównania tych dwóch fenomenów. No dobrze, ale zacznijmy od powstania Wielkopolskiego. Powstania, no jak wiemy, bardzo nietypowego, ponieważ powstania po pierwsze zwycięskiego, po drugie powstania bardzo mało romantycznego, w ogóle się raczej powstania ogółem kojarzą nam się tak dość romantycznie, tymczasem powstanie Wielkopolskie jest takie no troszkę inne, że tak powiem, prawda? To znaczy ono jest takie typowo poznańskie ze wszystkimi tego zbytami akurat w tym przypadku, ponieważ no to chyba właśnie ta poznańskość sprawiła, że to powstanie było powstaniem zwycięskim. Przypomnijmy oczywiście, no tutaj mamy końcówkę 1918 roku. Niemcy przegrywają pierwszą wojnę światową. Co się dzieje tutaj w Wielkopolsce? Do Wielkopolski napływają oddziały Heimatschutzu. Władza
tutaj niemiecka ma chęć rozprawić się siłowo z Polakami, którzy potencjalnie chcieliby kontrolować Wielkopolskę. Oczywiście tutaj Wielkopolanie wysyłają tutaj prośby do rządu polskiego o to, żeby zostało wystosowane stosowne ultimatum względem Niemiec. I tak 16 grudnia 1918 roku rząd w Warszawie zerwał stosunki dyplomatyczne z Niemcami. Jednocześnie podjęto decyzję o konieczności wyboru przedstawicieli polskich z zaboru polskiego na Sejm Ustawodawczy. Należało też wyłonić reprezentację na rozmowy pokojowe w Paryżu. Oczywiście, jak wiemy, wraca Ignacy Jan Paderewski, tak, z misją załagodzenia sporu pomiędzy Komitetem Narodowym Polskim Romana Dmowskiego w Paryżu a rządem Jędrzeja Moraczewskiego, który, jak wiemy, miał charakter mocno lewicowy. No i Ignacy Paderewski dociera do Poznania w grudniu 1918 roku. Wielka Brytania patrzy na to wszystko dość krzywo, tak, ponieważ jest zainteresowana tym, żeby osłabić potencjał Niemiec, ale bez przesady też oczywiście, tak? To znaczy nie może być tak, że Niemcy będą za słabe, ponieważ wtedy zbyt silna będzie Francja z kolei i w ogóle też Polacy mieli być tutaj jakimś silnym państwem, tak? W ogóle Brytyjczycy uważali, że w ogóle po co państwo polskie, tak? A jeżeli już, to niech będzie jak najsłabszy. Tak czy owak Wielka Brytania stwierdziła, że pomiędzy Rosją a Niemcami powinien powstać mur odgradzający Europę od rewolucji bolszewickiej. Tym murem ma być Polska, ale generalnie tutaj oczywiście bez jakichś tutaj szaleństw większych, prawda? No i tutaj wskutek sugestii wysuniętych przez Komitet Narodowy Polski w Paryżu na człowieka, który będzie tutaj mógł odpowiednio dotrzeć do Anglików, no uznawano właśnie Paderewskiego, tak? I Paderewski został zaproszony do Londynu na 23 listopada 1918 roku po to, żeby negocjować tutaj z Anglikami, żeby nawiązywać z nimi jak najlepsze stosunki dyplomatyczne. Tak czy owak, Paderewski z żoną oraz towarzyszącym im majorem Zygmuntem Iwanowskim w roli adiutanta wyruszył w podróż z portu Hartwig do Polski na statku Concord i 23 grudnia statek zawinął do Kopenhagi, 25 grudnia dobił do Gdańska. A następnie 26 grudnia udał się pociągiem przez Piłę do Poznania. No i 26 grudnia przybywa do Poznania, co wywołuje ogromne poruszenie wśród poznaniaków. Wręczenie mu nakazu opuszczenia miasta uniemożliwia niemieckim oficerom kordon Straży Ludowej. Paderewski udaje się do hotelu Bazar, gdzie został wyprawiony na jego cześć okolicznościowy bankiet, podczas którego wygłosił przemówienie zakończone ogromną tutaj owacją. Te wydarzenia oczywiście zirytowały Niemców, podobnie jak to, że wywieszone zostały flagi amerykańskie, brytyjskie i francuskie krajów sojuszniczych dla nas, a wrogich dla Niemiec. Walki rozpoczynają się oczywiście 27 grudnia 1918 roku, kiedy to Niemcy zburzeni polskimi uroczystościami patriotycznymi towarzyszącymi wizycie Paderewskiego zorganizowali przemarsz oddziałów wojskowych przez miasto. W wyniku tego dochodzi do pierwszych starć, dochodzi do strzałów pomiędzy Niemcami a formacjami polskimi, tak, przede wszystkim Strażą Ludową. Powstanie wybucha w Poznaniu, ale wybucha również poza Poznaniem. Przywódcy z Poznania przekazują na prowincję hasło, że nie należy już dłużej czekać. To uruchamia działania spiskowców w czołowych ośrodkach Wielkopolski, na przykład w Gnieźnie, w Kurniku, Wrześni i w innych miejscowościach. W walkach pod Boczkowiem ginie Jan Mertka.
Tymczasem Polacy opanowują dworzec główny w Poznaniu, Pocztę Główną i część fortyfikacji miejskich, rozbrajają oddziały niemieckie, usuwają administrację pruską z Szamotu, Środy Wielkopolski, Kniew, Opalenice, Bułku, Przemyślna, Brześni i Gniezna. 28 grudnia zdobywają Cytadelę, zdobywają Fort Grolman, Arsenu przy ulicy Wielkie Garbary. Wkraczają do niemieckiej komendy generalnej 5. Korpusu Armii, aresztują generałów Reichswehry. Po południu Wydział Wykonawczy Rad Robotniczych i Żołnierskich, pragnąc uspokoić sytuację i przerwać dalszy rozgryw krwi, powoła do życia komendę miasta o mieszanym polsko-niemieckim składzie. Powołany został w celu umożliwienia tymczasowej Naczelnej Radzie Ludowej pokojowego rozstrzygnięcia konfliktu, ponieważ Naczelna Rada w przeciwieństwie do PO nie chciała wybuchu powstania. Wydano też odezwę, gdzie wzywano do zachowania spokoju, do nieulegania prowokacjom. Natomiast PO odmówiła uznania Jana Maciaszka, który stanął na czele tego wydziału, odmówiła uznania go za swojego zwierzchnika i władzę faktyczną sprawował Paluch. I chcąc tutaj dokonać zjednoczenia wszystkich oddziałów pod jednym dowództwem, komisariat Naczelnej Rady Ludowej utworzył komendę główną wojsk powstańczych na czele z kapitanem Stanisławem Taczakiem. Został on tymczasowym dowódcą powstania. Powołano także sztab, na czele którego stanął kapitan Stanisław Łapiński. 29 grudnia udało się zdobyć m.in. Grodzisk Wielkopolski, Kłecko, Kurnik, Wielichowo i Witkowo. Niemcy zostali usunięci z Wronek. Z 30 grudnia opanowano Wągrowiec, opanowano Gołańcz. 31 grudnia oczywiście powstańcy przejęli kontrolę nad Kczynią, Kościanem i Obornikami. Udało się też bez walki zająć Ostrów. 1 stycznia Paderewski opuścił Poznań. Został owacjami powitany w Ostrowie, przez który przejeżdżał w drodze do Warszawy. 2 stycznia Polacy zajęli Gostyń, tego samego dnia dokonano ataku na Nowy Przemyśl. 3 stycznia w obawie przed ewentualną anarchią w Wielkopolsce komisariat Naczelnej Rady Ludowej podjął decyzję o przejęciu władzy, jednak pozostała ona tajna. Natomiast komisarz NRL wydał dekret o powołaniu Wojciecha Trąbczyńskiego na urząd naczelnego prezesa prowincji poznańskiej i prezesa zajęcji w Poznaniu. Władze niemieckie oczywiście wezwały do bojkotu Trąbczyńskiego, nieuznawania jego władzy. W nocy z 4 na 5 stycznia powstańcy zaatakowali oddziały niemieckie znajdujące się w zgłoszeniu. Początkowo udało zająć się miasto, później jednak napotkano na opór Niemców, co zmusiło powstańców wielkopolskich do wycofania się. Natomiast 5 stycznia udało się zająć m.in. Czarków, Jutrosin, Kruszwicę, Miejską Górkę, Radzicz, Strzelno, Wolsztyn. Rozpoczęły się walki o Mroczę. Ważnym wydarzeniem była bitwa o Ławicę, czyli bitwa z 6 stycznia 1919 roku o wieś Ławica pod Poznaniem, gdzie zlokalizowane było niemieckie lotnictwo wojskowe. W wyniku bitwy w ręce powstańców trafił sprzęt wartości 200 milionów marek. Z ważnych kolejnych wydarzeń, które należy odnotować, to, że 8 stycznia 1919 roku komisariat NRL przyjmuje władzę cywilną i wojskową. Piłsudski wysyła generała Józefa do zbora Muśnickiego celem wsparcia i zostaje on uznany wodzem naczelnym powstania.
On zresztą podpisuje umowę określającą warunki współpracy z NRL i otrzymuje się do głównodowodzącego wszystkich sił zbrojnych polskich byłego zaboru pruskiego. Powstaje Armia Wielkopolska, czyli polska formacja, która jest podporządkowana Komisariatowi Naczelnej Rady Ludowej. Dalej Polacy między innymi odbijają Chodzież, podczas bitwy o Chodzież 8 stycznia odbijają Czarnków, odnoszą zwycięstwo w bitwie pod Ślesinem, zostaje zajęty Sieraków. Toczą się oczywiście kolejne walki. W połowie miesiąca rozpoczyna się wydawanie tygodnika urzędowego Naczelnej Rady Ludowej. 18 stycznia 2019 roku rozpoczynają się obrady konferencji pokojowej, gdzie obecny jest oczywiście między innymi Roman Dmowski, który wykorzystuje powstanie wielkopolskie i wspomina, że na zachodzie Niemcy mówią o pokoju, a na wschodzie przygotowują wojnę i że toczą się walki z Polakami. Dmowski tłumaczy, że Polacy pragną uzyskać od Niemców zapewnienie wstrzymania wszelkich działań zbrojnych na terenie wielkopolskim. Powstanie trwa aż do zawarcia rozejmu 16 lutego 1919 roku. Zostaje podpisany układ przedłużający rozejm między państwami Antanty a Niemcami, który objął również front wielkopolski. Takie rozwiązanie proponował marszałek Ferdynand Tosz. Armia Wielkopolska została uznana za oficjalne wojsko sprzymierzone. Natomiast też oczywiście podpisanie rozejmu nie oznaczało automatycznego zaprzestania wszystkich działań zbrojnych, ponieważ zostało określone, kiedy układ wchodzi w życie, że Niemcy wbrew postanowieniom rozejmu zatrzymali tereny ciągnące się od Miałów na północy poprzez Międzyrzeput i Wąszyn na południu. 18 lutego 1919 roku doszło do potyczki pod Rynarzewem. Polacy zdobyli wówczas pociąg pancerny. Przybywa do Poznania misja międzysojusznicza państw alianckich, która zostaje entuzjastycznie powitana przez mieszkańców Wielkopolski i która ma dbać o to, żeby skutecznie egzekwowane były postanowienia tutaj układu zawartego między Antantą a Niemcami. Ostatecznie uważa się, że 16 luty 1919 roku jest końcem powstania wielkopolskiego, natomiast oczywiście, tak jak tutaj wspomniałem, należy brać pod uwagę, że był to troszkę bardziej skomplikowany stan i te walki jeszcze przez pewien czas trwały. Powstanie wielkopolskie wybuchło spontanicznie. Jego bezpośrednim powodem były prowokacyjne zachowania Niemców w Poznaniu. Natomiast mimo tego, że wybuchły te walki wielkopolskie chaotycznie, to jednocześnie było ono bardzo dobrze zorganizowane. To taki typowy, prawda, tutaj wielkopolski sposób, tak, co umożliwiło odniesienie zwycięstwa nad siłami niemieckimi. Gdybyśmy mieli teraz z kolei porównać sobie powstanie wielkopolskie z wojną polsko-bolszewicką, to tutaj oczywiście jest bardzo wiele różnic, ale tak, oczywiście wojna polsko-bolszewicka również zaczyna się w gruncie rzeczy w taki dość chaotyczny sposób, ponieważ możemy oczywiście się spierać, to jeszcze grudzień 1918 roku i walki o Wilno, przepraszam bardzo, czy też przyjmiemy taką bardziej oficjalną datę, czyli 14 lutego 1919 roku i potyczka pod Berezą Kartuską. Ta ostatnia, ta bardziej przyjęta data w historii
Ta wersja jest bardzo chaotyczna, tak? Ponieważ wiemy o tym, że to pierwsze starcie z bolszewikami, nie wiemy w zasadzie, kto pierwszy otworzył ogień, jak dokładnie do niego doszło. Po prostu oddziały polskie, oddziały bolszewickie na siebie się nawzajem natknęły i zaczęły ze sobą walczyć. Wiemy oczywiście, że 1919 rok to walki na Kresach, różnego rodzaju lokalne powstania na przykład. Wiemy oczywiście, że styczeń 1920 roku to bitwa edyneburska, później oczywiście ważnym wydarzeniem jest 10 maj 20 roku i wyprawa kijowska, później ofensywa bolszewików, bitwa warszawska, później ofensywa niemiecka i w końcu traktat ryski. Natomiast co te wydarzenia ze sobą łączy, powstanie wielkopolskie i wojnę polsko-bolszewicką? Po pierwsze, nie do końca wiadomo, kto ostatecznie jest ojcem zwycięstwa, tak? W przypadku bitwy warszawskiej jest spór pomiędzy zwolennikami Piłsudskiego a zwolennikami Rozwadowskiego, mówiąc w dużym uproszczeniu, jest to oczywiście powszechnie znany i co roku ten temat wracam i co roku obserwujemy pewne kłótnie historyków czy też fanów obydwu postaci, często takie dość niesmaczne zresztą na ten temat. Natomiast jeżeli na przykład wejdziemy na stronę przystanku Historia Instytutu Pamięci Narodowej, to tam również możemy na przykład przeczytać taką rzecz. Ja tutaj postaram się znaleźć ten cytat. Moment, miałem ten cytat przygotowany. O! Więc tak, to będzie dłuższy cytat. Nie jest to insurekcja romantyczna, zgodna z polską tradycją. Nie ma tu takich ikon jak sanitariuszki czy dzieci, łącznicy z powstania warszawskiego albo kobiety w czerwni z powstania styczniowego. Stosunkowo niewielka jest też liczba ofiar, co jednak świadczy o perfekcyjnym przygotowaniu powstania wielkopolskiego. Nie ma ono bohatera w swojej twarzy, symbolicznych postaci, które można znaleźć przy wielu wydarzeniach historycznych. Nawet dowódcy powstania wielkopolskiego, generał brygady Stanisław Staszak podczas powstania stopnią majora i generał broni Józef Dowbor-Muśnicki nie przebili się w historii polskiej wojskowości. Nazwisko tego ostatniego najczęściej jest pisane z błędem. Dowbór. W większości polskich miast próżno szukać ulic, którym by patronowali. W Poznaniu mają skromne ulice, mało reprezentacyjne, nazwane tak dopiero po 1989 roku. Istnieją jednak w świadomości lokalnej miejscowi bohaterowie. Tacy jak Paweł Cyms, Kazimierz Zengsteller, Stanisław Celichowski i wielu innych, którzy mają swoje pomniki, patronują szkołą. Często są to tak zwani pierwsi poległi z danego regionu, jak przykład Jan Metka z powiatu ostrowskiego. Związki kombatanckie powstańców wielkopolskich były często skłócone, na przykład w Poznaniu, gdzie spór między weteranami rozgorzał na tle pierwszeństwa śmierci Franciszek Ratajsza czy Antoni Andrzejewski. Konfliktowało to środowisko weteranów powstania, choć spór krył w istocie osobiste aspiracje kombatantów i wynikał w sumie z nieocenienia ich wysiłków przez drugą Rzeczpospolitą. Prawdę powiedziawszy, jest to historia bardzo przypominająca to, co obserwujemy też w przypadku wojny polsko-bolszewickiej, w przypadku bitwy warszawskiej, tak i spory o ojcostwo planów bitwy warszawskiej, które się w dużej mierze wynikały też z prywatnej rywalizacji Piłsudskiego i Rozwadowskiego i wzajemnych sporów politycznych, które się później pojawiły, a już zwłaszcza oczywiście w momencie zamachu majowego i tego, kiedy obydwaj panowie stanęli po zupełnie dwóch różnych stronach barykady. Natomiast taka moja refleksja, która moim zdaniem pokazuje, że warto tutaj promować wiedzę
historyczną. W moim odczuciu jest moja prywatna opinia, ale wydaje mi się, że Narodowy Dzień Zwycięstwa Powstania Wielkopolskiego, który został uchwalony 27 grudnia, tak, inicjatorami tego powstania w czerwcu 2021 roku byli przedstawiciele Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu, tamtejszego IPN-u, Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich oraz Fundacji Zakłady Kórnickie i Muzeum Narodowego w Poznaniu. No tutaj organizatorzy uzyskali bardzo duże wsparcie ze strony na przykład wielkopolskich polityków, tak? Udało się zebrać wiele tysięcy podpisów poparcia dla tej inicjatywy i faktycznie 1 października 2021 roku Sejm RP przyjął ustawę zgłoszoną przez prezydenta Andrzeja Dudę ustanawiającą właśnie to święto państwowe. I wydaje mi się, że może jeszcze nie mamy do czynienia z tak wielkim efektem wow, jak w przypadku żołnierzy wyklętych, tak, i propagowania tego kultu na taką skalę, jak to się stało z żołnierzami wyklętymi. Ja sobie pamiętajmy, że dość duże znaczenie miało ustanowienie 1 marca dniem dedykowanym żołnierzom wyklętym właśnie. Dlatego wydaje mi się, że biorąc pod uwagę skalę zainteresowania aktualnie powstaniem wielkopolskim pod koniec grudnia, ilością kontentów w social mediach na ten temat, wydaje mi się, że tego typu inicjatywy są bardzo istotne i one w pozytywny sposób wpływają na kształtowanie świadomości historycznej, dlatego myślę, że są one warte podejmowania i warto jest sugerować rządzącym, ażeby podobne święta były ustanawiane. Być może warto na przykład ustanowić Dzień Pamięci dedykowany wyprawie kijowskiej, dajmy na to tak, w maju, 9 maja, prawda, Dzień Zwycięstwa, ale to taki lepszy Dzień Zwycięstwa niż ten, który jest celebrowany w Rosji. Może jest to na przykład jakaś formuła, na którą warto się zastanowić. Także owak, w ten sposób będę stawiał kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie mojego referatu i w ogóle za udział w dzisiejszym wydarzeniu. Zachęcam do odsłuchiwania również nagrań z innych konferencji i w ogóle innych eventów, które Fundacja realizowała. Bardzo serdecznie za dzisiaj wszystkim.